Witajcie! Dzisiaj taka wizyta. Wizyta, dobrze powiedziałem, dobrze zacząłem. W domu. Krótka, szybka. Ale przyjechałem na chwileczkę dosłownie zobaczyć parę rzeczy, co się dzieje, na co się zanosi i co słychać. Niestety nie ma czasu niczym się absolutnie zająć, nawet na chwilę. Słuchajcie, a propos, kupiłem tą taśmę, żeby ten, jak on się nazywa, ten cylinder tutaj wrzucić. Taśmę, Boże, co ja gadam, pastę. No a tutaj wam pokażę, bo te graty kupione mam tutaj przygotowane. O, tu jest zestaw naprawczy, uszczelki. Tu są jeszcze pierścienie, uszczelki tam wszystkie pod głowicę i tak dalej. Dętka na przednie koło. To co jest ważne. Tu na razie zatorek jeszcze musi poczekać. No widzicie, to wszystko tak szybko w biegu i nie ma na nic czasu. Aha, bo miałem jeszcze tutaj właśnie te rzeczy, głowice i tak dalej. Kurczak, jak się tym wszystkim zająć? Aha, tu jeszcze muszę wylać wodę z miski olejowej. A to jest bardzo ważna rzecz, bo pewnie przyjadę dopiero na święta. Ale żona ciężka, to jedną ręką. Dobra, odwrócona będzie bezpieczniej, żeby tam się woda nie nalała. A patrzę, jaki napis o to ZMU, dokładnie tak jak ma być. No i o, widzicie, kurczę blade, na nic czasu, wszystko zaniedbane, bo trzeba tam robić. Tą tragedię muszę zdemontować. Może zdążę przed świętami jeszcze jakoś tutaj to wszystko ogarnę, wezmę to, po prostu powywalam. Tylko dobrze by było zająć się, żeby trafiły się te... żeby się trafiły, słuchajcie, palety, jeszcze muszę gdzieś skombinować. I to wszystko od nowa, ale jak? Jak ja przyjadę na chwilę, no będę miał na święta roboty. No i co? I pojadę jeszcze do chłopaków, do Roberta i Andrzeja. Zobaczymy, czy będą mieli czas zająć się tym. Jeżeli tak, to im zostawię klucze. Niech tutaj działają. Poskładają mi go, odpalą po prostu, niech on tu jedzie, bo tu wszystko jest, czeka na to, żeby go tylko poskładać. No a niestety jest jak jest, to będę wam gadał, sami wiecie. No i co? Ale w każdym razie najważniejsze jest to, że jakieś tam pieniądze się zarobi. Kupię tego dużego Ursusa wielkiego. No i tyle. I zależy mi, słuchajcie, żeby nie był rejestrowany, bo ja nie potrzebuję rejestrowanego ciągnika. No to już wam mówiłem milion razy. Wszyscy się dziwicie, bo rejestracja. No ja nie chcę, co ja mam z nim zrobić? No nie potrzebuję. Nigdzie nim nie będę jeździł. Do skupów nie planuję żadnych absolutnie wyjazdów, bo to co ja wyprodukuję u siebie, to sprzedam to w detalu, bo w taki sposób urządzam gospodarstwo, żeby w detalu to sprzedać, żeby nie być zależnym od nikogo, kto będzie chciał ode mnie, powiedzmy, nie wiem, tam zboża z 10 hektarów, to takich rzeczy to u mnie się raczej nie trafi. Co to? Jakaś kawałek żarówki. Także rejestracja mi potrzebna jak psu piąta noga. No i tyle, no i co? Jakby tutaj uruchomić jeszcze tą 60, to zaraz jedzie, słuchajcie, z przyczepą. Tam wyjeżdżam na pole i to tyle. No i po kolei trzeba się tym zajmować. Tam jedna paleta jest, tu jeszcze jakieś tam dwie, no to takie liche wszystko. Kurczę blade, tyle rzeczy do zrobienia. A ja jestem na wyjazdach. No i w każdym razie tyle. Tymczasem jadę na pole zobaczyć, jak tam wygląda sprawa, jak wygląda 60, może odpalimy 60, żeby zobaczyć jak się czuje, czy to odpali w ogóle teraz, bo jestem sam ciekawy. Powinno odpalić bez problemu, no ale mimo wszystko chcę podjechać i odpalić, zobaczymy czy zagada. No i przede wszystkim muszę zacząć tutaj, będę musiał jakiś urlop wziąć od roboty, bo tego tak na szybko to ja nie ogarnę, moi drodzy. Raczej będzie ciężko. Jest za dużo roboty. Ja jest jej coraz więcej. Także to tyle. Pojedziemy na pole. Pojedziemy odpalić 60.
No i tymczasem tyle. No to jesteśmy, słuchajcie. Zobaczymy, czy to pali. Czy zapali. Albo wejdę, wsiądę. Co tam? Dawno nie siedziałem. A to już jakiś czas, słuchajcie, jak to nie działa. Pyk. Nieodpalany. Myślałem, że o, kontrolki się świecą, znaczy, że żyje. Dobra. O ludzie. Elegancko, od razu zamieszał, nawet tam nie zająknął się. Gasimy zaraz. To fajnie się siedzi, ale dzisiaj nie pojadę nigdzie, bo jutro, dzisiaj wyjeżdżam jeszcze. Chętnie bym się przejechał, ale nie mam jak. Będzie malowanie, zobaczymy w przyszłym roku, tylko będę musiał pomyśleć nad jakimś garażem, żeby go pomalować. Zobaczymy. No słuchajcie, jestem na polu. Rekonesans. Dziki jak zwykle tutaj maszerują i jest tego wszystkiego sporo. Jak widzicie, ślady mnóstwo, świeże, różne. No to są dziki akurat. Także jeszcze wejdę tutaj do lasu. Z tego co tak podejrzewam, to raczej na grzyby nie ma co już liczyć, bo był wczoraj przymrozek. Chyba że coś zostało, co urosło wcześniej. Bo tych dzisiejszych takich grzybów, że tak powiem, to na pewno nie ma. Słychać jeszcze? No fajnie, że 60 widzieliście, jak ładnie pali. Ona wymaga teraz jeszcze takiego remontu, tylko wizualnego, ponieważ jeśli chodzi o technicznie, to ona jest w świetnym stanie. Jak już wspominałem wcześniej, Ursus 1204 lub 1224 jest w planach, ponieważ szukałem kogoś, kto by mi zrobił tą robotę, ale się ludzie boją, więc nie będę się dłużej tutaj zastanawiał. Zbieram na dużego Ursusa i takiego Ursusa kupię i tą robotę już zrobię i zostanie ten Ursus u mnie tak długo, dopóki nie zrobię całej roboty, jaką mam tutaj na polach, żeby to wszystko ogarnąć jak należy. To na pewno. Co jeszcze? No przy okazji, słuchajcie, mam tą książkę, encyklopedia, mała encyklopedia medycyny, o której wam wspominałem w poprzednich filmach. Przyszła, kupiona jest i tam, słuchajcie, co ciekawego wyczytałem, że jest to książka z 69 roku i ta medycyna, słuchajcie, tam już, może nie już, a jeszcze jest oparta na ziołach. Co jest doskonałe, ponieważ w dzisiejszych książkach medycznych tego nie znajdziecie. Ta wiedza jest, no nie wiem, czy ona, czy można powiedzieć, zapomniana. A ten to kto? A ten to kto? Zobaczcie. Oj, ale ślimak go tutaj już toczy. Ale wygląda bardzo interesująco. Nie wygląda, żeby tam było coś się złego z nim działo. Patrzcie, no. 22 listopad. Ten podgrzybek nie wyrósł tutaj wczoraj, bo on już jest taki troszeczkę podsuszony. Ale ładny. Zobaczymy, może ktoś jeszcze przyoczył jakiegoś. I by się coś tam trafiło. O, a tutaj ktoś się próbował wygrzewać? Czy dobierać do czegoś? Sarny. No w każdym razie, moi drodzy, medycyna opiera się na ziołach i bardzo dużo tam jest napisane właśnie o ziołach. Mało tego, oprócz tego, że jest napisane o ziołach, znalazłem kilka wzmianek, tak przeglądając na szybko tylko tą książkę, że leki, które są produkowane, to są opierane właśnie na samych ziołach, bądź też na działaniu ziół.
Także tutaj jest różnica tylko jest między tymi lekami taka, że leki jak produkują, to one mają dać potężnego kopa natychmiast. Jeśli chodzi o leczenie. Natomiast zioła o tyle są... no nie chcę powiedzieć, nie chcę słowa użyć słabsze, ale chodzi o to, że są wymagają dłuższego stosowania. To nie jest tak, że weźmiemy tabletkę jedną, czy dwie, czy trzy i one już pomagają, już pomaga. Przy ziołach jest to proces. Proces dłuższy i on jest na tyle po prostu, że trzeba to stosować jakoś tam miesiącami. Ale to wszystko możecie wyczytać właśnie w tej encyklopedii, czy też innych podobnych księgach medycznych dotyczących leczeniu i opisywaniu różnych chorób, także to wszystko tam jest. Warto taką książkę naprawdę się zaopatrzyć. Ja zapłaciłem za nią chyba 10 zł. Kosztowała mnie do tego przesyłka 15, także to jest... No myślę, że każdy może się sobie na taki wydatek pozwolić i nie będzie to nic jakoś złego, a wiedza przy okazji jest naprawdę nieoceniona. Także to polecam. Wracając jeszcze do pola. Tu jeszcze. Więc czekam tylko, żeby uzbierać odpowiednią kwotę i zaopatrzyć się, słuchajcie, w dużego Ursusa. Próbowałem tam wjechać, jak wiecie, 60, ale mija się to absolutnie z celem. 60 tam nie wiedzie, grzebie się i jest praktycznie ten temat nie do ruszenia. Tu jakieś grzyby też rosną. I jest ten temat nie do ruszenia, żeby ta 60 tam się jakoś przedostała. Jest to sytuacja bardzo, bardzo wątpliwa. O, widzicie, tu się to ktoś tam sobie norkę zrobił w tych liściach w kompostowniku. Tu jakieś miedły porosły, to trzeba będzie też... Ale to się przekompostuje chyba wszystko, co? No tam młody bawi się, strzela, ma taki karabinek pneumatyczny na kulki plastikowe. No i frajda jest. Bezpiecznie do lasu przyczepiliśmy taką tarczę narysowaną na tym... na drzewie i już tam jest strzelanka odchodzi, także jest wszystko fajnie. O, grzybiarze jeszcze sobie chodzą. Także wszystko jest jak trzeba ładnie. Wracając jeszcze raz, miałem wrócić do pola. W tym roku nie zdążę już tutaj nic zrobić, niestety. Z jednej strony to szkoda bardzo, ale z drugiej strony fajnie, że mam tą pracę taką już stałą, a nie tak, że tydzień jest, dwa tygodnie nie ma i tak w kółko Macieju, że właściwie nie było wiadomo, co z tym fantem zrobić. Jest dobrze w tej chwili, bo są szanse na to, żeby rzeczywiście przeczekać ten ciężki okres, przeczekać tutaj, że nie mogę za dużo zrobić. No ale na wiosnę wpadnę, tam wszystko zmielę, stależuję, bo już będzie ten duży Ursus, przejadę to wszystko, zbombarduję, także nie będzie tutaj, będzie czysta ziemia, no. I tego będę pilnował. Zobaczymy, jak w przyszłym roku z robotą jeszcze pójdzie, bo też na pewno to już nie będzie takie coś, że pojadę, powiedzmy, pojadę tam na parę miesięcy i wrócę i będę mógł tutaj robić no to, co chcę, to, co lubię. Przede wszystkim zacząć od odgrodzenia tego terenu. No, grzybów jest naprawdę, nie wiem, no są grzybiarze, poszli, przeszli, sami widzieliśmy, nie wiem, czy widzieliście, czy widać to na filmie, czy nie, ale przeszli. Ale grzyby się już skończyły i nie sądzę, żeby jeszcze coś tutaj było. Chyba, że też jakiś zapłąkany, taki jeden jak ten podgrzybek. No, taki krótki, szybki przyjazd. Słuchajcie, to zawsze pomaga, tak psychicznie człowiek się lepiej czuje, że przyjedzie do domu. No bo mówię, to jest niedobrze, jak człowiek tak daleko od domu, tyle czasu. Tam ja jeszcze jakoś tam wytrzymuję i przyjeżdżam rzadziej. Ale chłopaki to niektórzy po prostu jeżdżą, co? Jestem!
Przyjeżdżają co tydzień, słuchajcie, no to jest męczarnia moim zdaniem jeździć co tydzień taki kawał drogi, tyle kilometrów. No ale jeżdżą. Także teraz jeszcze co, jak jestem w Polsce, to korzystam z tego, bo wezmę jeszcze te książki o ziołach, o których wam mówiłem, i tam wam pokażę parę ciekawostek. Przy okazji poczytam na co jakie zioło działa. Bo to są bardzo, bardzo ważne informacje, nieocenione przede wszystkim. Takie zioła, z tego co zdążyłem się zorientować, nie mają przeciwwskazań, nie mają skutków ubocznych, nie da się tego przedawkować, tak jak piszą, chociaż zalecają, aby robić sobie przerwę, czyli popić tam troszeczkę te zioła, powiedzmy, nie wiem, przez miesiąc czy jakoś tak, potem zrobić sobie 2 tygodnie przerwy, albo przez 3 miesiące pić, przez miesiąc nie pić. To wszystko jest indywidualna sprawa i to są wszystko rzeczy opisane już w książkach, także polecam wam zaopatrzyć się w takie porządne książki, bo to jest wszystko, słuchajcie, to do kupy razem, jak to wszystko zsumować, to są właśnie, to jest rolnictwo ekologiczne, bo mamy jedzenie ekologiczne, bo mamy zioła i wszystko, co nam jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i tyle. No niestety, tylko ten jeden podgrzybek się trafił. Nic więcej tutaj nie ma. I tyle. No cieszę się, że jestem na tym polu naprawdę. Mimo tego, że ono wygląda jak wygląda, to bardzo dobrze się tu czuję. O, mój żołnierz tam. Antek. No i tyle. I fajnie. Dzisiaj taka sympatyczna pogoda. Za dużego wiatru nie ma. A wiadomo przecież, że jak jest zimno i nie ma wiatru, to jest ciepło. No i mając to na względzie, jesteśmy właśnie tutaj na spacerku. I jest fajnie. Dobra, nie zawracam wam więcej głowy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!